Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Niestety, kochani, upały mnie odpuszczają. Ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj transmisję utrzymać. Nagrywam ten filmik dla Was 1 września. To jest niedziela. Startujmy. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliżu wsi Biały Sam. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedziła i na tego okrągł, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Dokładnie, kochani. Skończyliśmy ostatnio na goleniu, ustawianiu, w zasadzie ustawianiu, prawda, tutaj fabuły, ewentualnych tutaj wtrętów do fabuły, prawda, z poprzedniej części gry. Możemy się ewentualnie tutaj jeszcze przejść, ale wątpię, byśmy coś tu znaleźli. Szkoda, że nie mam czasu. Aczkolwiek. Nikt nas tutaj... O właśnie, możemy sobie na szybko poczytać. Czytajcie te książki, słuchajcie, bo później jak się tego zbierze, to mamy dużo nieprzeczytanych książek i tak w zasadzie to się zastanawiamy. Niektóre to są bestiariusze, więc też jak najbardziej pożyteczne dla nas. Ewentualnie... Rodem z klecht Nordlingów, niedowiary. Bajki Klech de Florence de Lanois. Nilfgaardzki, dość ważny, prawda, zasłużony człowiek dla literatury. On tam chyba prowadził bibliotekę cesarską czy coś takiego. Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Popatrzcie, mamy chlebuś, mamy opozycja w Nilfgaardzie. Też sprawdźmy sobie, co to jest. Aha, no, za absolutną surowo. Rozprawia się z każdym, dokładnie. Tak jest. Ale spiski takie istnieją. Spisek taki istniał, kochani, w sadze. Szkoda, że nie mam czasu. Wywołany został tym, że cesarz odrzucił, prawda, propozycję małżeństwa z kobietami ze sławnych nilfgaardzkich rodów, przyjmując oczywiście... musicie przeczytać. Nie powiem, kogo przyjął. Zresztą wy pewnie dobrze wiecie. Okej. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy wasz mość jest content ze stroju? Łyk Sprite'a uwielbiam. Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Musisz być czarny. Słucham? Nic, nic. Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. To jest właśnie wkurzające teraz. Nauczmy się tego. Proszę patrzeć. Zapamiętujcie to. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Teraz tak, to będzie lewa noga do przodu, prawa na piersi, tak? Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Pamiętajcie, prawa noga do tyłu. Kurde, żebym nie popieprzył. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Ale z cesarzem... Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielić. Ale oni się znają. Wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Nie od dziś. Znają się, znają, chłopie. Tutaj też były problemy, pamiętam chyba bodajże na PlayStation 4, że nie można było do tego szambelana zagadać później, ale my na razie problemów nie mamy. I oto on.
Imgrimie eb Artherter, Deitven Adan Inkarn eb Morwud. Emhyr far Emreis. Dobra, możemy się skłonić lub nie, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, skłońmy się. Zróbmy to. Aj, co się dzieje? No nie... Ach, myszka mi zaszwankowała. Tak jakbym zgubił namiar. Wasza cesarska mość. Areir ebto orde. Evelien namen vaken babor. Straż też. No, no. Oto i on, kochani. Oto i on. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szamblanowi. Swój chłop. Widzicie, wyłączyłem sobie hada teraz. Ja was uczyłem, jak to robić. Bodajże... Nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Pfa! Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody, i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri. Nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Cały on. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith. Czyli nie ma tu Kellaha. Zaprowadź go do czarodziejki. Jednak nie. Kellak Eb Grufit został zapewne w Nilfgaardzie, w stolicy. Mieście złotych wież. Wasz mość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których wasz mość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Pamiętacie pałac w Wyzimie z pierwszej części? Byliśmy tu. Jest południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II. Jeden Herewar cały. A tam! Nie będziemy tu biegać, bo to jest jednak sala tronowa. Jeden Herewart cały. Wiedźmin. Jeszcze tego brakowało. Czyli popatrzcie. Prosiłeś, prosiłeś. Pamiętacie ostatnią scenę końcową z Wiedźmina pierwszego? Tutaj właśnie. Tak, to chyba tutaj było. Ocaliliśmy głowę Foltestowi. Entemire detre. Słynny ogród, słuchajcie, tutaj jest karta do gwinta, do wygrania i coś do odnalezienia. Ja wam zaraz pokażę, gdzie to coś jest. Zdaje się, że tutaj zakończyła się właśnie fabuła Wiedźmina pierwszego. I uwaga, kochani, wchodzimy.
Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Siur. Patrzcie. Tu możemy sobie... Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko kościół wiecznego ognia. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. No spokojnie sobie bezwzględnością i cynizmem. Przeszukujemy. Proszę zaczekać, wasza wielmożność nie nadąża. No proszę. Podczas rejsu z Cintry na Skellige doszło do katastrofy. I tu jest, kochani, błąd. Bo oni nie płynęli z Cintry na Skellige, tylko ze Skellige płynęli do Cintry. Błąd zamierzony lub nie, jednak jest. Tak, około. Mhm. Ciri 260, to Ciri miała... Nie. Ja bym to policzył inaczej, no ale dobra, nie będziemy teraz się w to wdawać. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Ja wiem, że wy tego nie lubicie, ale musimy to robić. Bo pamiętajcie, można znaleźć... Widzieliście, ile ciekawych rzeczy już w Białym Sadzie udało nam się namierzyć. Pieroże. Końska skóra. Końska skóra to był... No, był taki ktoś. Wedymin. Rodem w Sadze. Nordlingów nie dowiadał. A jednak. Walczył z Cyrillą. No, długo nie powalczył, słuchajcie, ale walczył. Przejdziemy sobie jeszcze na tą stronę. Później przeszukamy tam to pomieszczenie, jak przyjdzie Yennefer. Już jak będziemy rozmawiać z Yennefer. Miecz na czarownicę. Młot na czarownicę, tylko już nie pamiętam, kto to napisał. Czy nie Bernard Guy? Chyba nie. Możemy sobie tutaj poczytać. Ci, którzy nie wiedzą, czym jest Nilfgaard, czym jest Temeria, etc., etc. Dobrze, ja sobie zrobię tu. Zaraz zobaczymy, czy możemy pobiegać. Chociaż nie, dobra. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Cała ona. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce. Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Wow. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą. Ładna dziewczyna. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukałam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, hospicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie, ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopieliby swego.
Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi. Czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Do najlepszego tropiciela, jakiego znam. Tak, Geralt. Musisz znaleźć, Geralt. Zanim zrobi to dziki Gon. Właśnie, kochani, czego dziki Gon chce od Ciri? Mam nadzieję, że tutaj uda nam się odpowiedzieć na to pytanie. Jednoznacznie. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Tak, i... dokładnie da. Tak. Gen. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. Słuchajcie, może jeszcze troszkę... Tak sobie myślę, że może jeszcze troszkę... To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. O, tak, właśnie ona. Jaka Tris Merito. Choć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zaraz. Yennefer. Aha, nie będę na razie uprzedzał faktów. No, no, po części już na pytanko odpowiedzieliśmy, ale... To nie jest takie proste, na jakie wygląda. Dobrze, jedziemy dalej. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Tris świetną parę. O. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No, Geralt, naważyłeś sobie ważność piwa. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdroże, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. O mało się Geralt, nie udławiłem. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Buzi, buzi, otwieramy portal i papa. Nie pogadacie z nią, bo ona zaraz otworzy portal. Tak. A. Dobra. Okej. Janeczka sobie poszła, więc teraz my przeszukujemy. Jest list i jest... Escape. Blizna ładnie się zagoiła. Moja droga przyjaciółka. A kto to pisał do niej? A, Fringilla Vigo, przyjaciółko. Ojej. Zawsze spada na cztery łapy. Fringilla, ty wiesz najlepiej. Mm-hmm.
czyli Fingilla żyje. Dobra. Geralt i Fringilla mieli romans. Aha, przeczytaj, tu możemy przeczytać, dobrze. To wszystko, kochani, może miecz na czarownicy, jak będzie się tak podświetlało, no, jak się przed chwilą podświetlało, to nie musimy już go czytać. O, ten jest. Będzie takie przyciemnione, bo tutaj tego jeszcze nie czytaliśmy. Tych książek będziemy znajdowali dużo. Później ja wam pokażę, gdzie je sprzedać. Pytaliście, gdzie sprzedawać najlepiej trofea. Odpowiem tak, nie wiem, bo na tym nigdy nie zarabiałem. Albo je sobie zostawiałem, albo po prostu sprzedawałem, gdzie popadnie. Aczkolwiek wiem z plotek, że gdzieś jest podobno człowiek, który całkiem nieźle za te trofea płaci, ale tak czy owak to są dla mnie grosze. Ja wam pokażę, jak zarabiać prawdziwe pieniądze w Wiedźminie, a nie jakieś, wiecie. Mamy pustą, popatrzcie, buty kawalerzysty. No i proszę. Widzicie, mamy odwar z bazyliszka, dlatego warto przeszukiwać. Tutaj chyba też dostaniemy jakąś książkę. Miecz na czarownicę, ale tą już przeczytaliśmy. Ostatnie życzenie, o właśnie. Oczywiście, od tego, że Geralt i ja byliśmy głodni. Czyli autorem tego jest nasz dobry, stary znajomy Bart Jaskier. Rzeczywiście, zaczęli łapać ryby. No, kolacy. No nie udało się złapać, bo ściągnął jak kto głupi Jaskier. Dokładnie, tak nazywa się opowiadanie. I tom opowiadań, pierwszy tom, poprzedzający sagę, gdzie właśnie, z którego się możemy dowiedzieć, jak to Geralt poznał Yennefer. Dzięki Jaskrowi oczywiście i jego pomysłom dziwnym. Dobrze, tu już chyba mamy wszystko szukane, przeszukane. A, prawie wszystko. Teraz ja tutaj się wycofam, żeby nam się wiersze zebrane, Gonzagi, jakiegoś tam. Teraz idziemy pogadać z panem ambasadorem Far Atre. Będziemy jeszcze mieli przyjemność poznać jego rodzinę. Zlecht Nordlingów, nie do wiary. A tymczasem... Ambasador Far Atre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mamy. I teraz nieco historii. Popatrzcie, możemy się dokładnie wypytać, dowiedzieć, prawda, jak to wszystko przebiegło. Ta rzeka tutaj, duża, to jest rzeka Jaruga. Ale to jest rzeka Jaruga, czyli widzicie, że już to była, niegdyś to była granica, naturalna granica pomiędzy cesarstwem Nilfgaardu, prawda, podbitymi przez Nilfgaard prowincjami, a królestwami północy. Teraz, jak widzicie, mamy drugą dużą rzekę. Tą rzeką jest rzeka Pondar. Ale do rzeczy. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontarii. Zostało osłabione Kedwe i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Byliśmy roztoków pewni zwycięstwa. Radovid?
złoży hołd. Dobre. Tak, to były płonne nadzieje. Boradowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kernę, swego sojusznika. Przez Kengorn Malaore. Boradowid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Hedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. O właśnie. A co z Kovirem? Kovir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy, żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Wele. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Czyli Brenno niczego. Wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyrfar Emrejs rozprawi się z nim ostatecznie. To jest Pontar. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Czyli widzicie, jednak Henselta tutaj uśmierdzono. Bez względu... To jest przylądek Bremerwort, o ile dobrze pamiętam. Jak wygląda sytuacja w Wele? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. Teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym Nomdeger Krwawy Baron. Unikaj go. Dobrze. Niestety nie da się. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Tak. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. I wiedźmini. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii. Wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Czyli co, kochani, pogadaliśmy, ale tutaj może jeszcze podciągniemy. Jak wygląda sytuacja?
źle, jak zawsze. To nigdy... Tam chyba była jeszcze jedna opcja do tego. Nie. Dobra, dajmy sobie już spokój z tym. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Dobrze, kochani, robimy sobie save'a. Ach, w tym momencie jeszcze nie możemy. Cicho mi tam. I co? Idziemy po swoje rzeczy. Dostojnie, godnie. Jest pole... Aha! Jak mogę wasz mości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty wasz mości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Ładnie się będzie z brzem Agzy... Nie słynie z cierpliwości. Chcę zobaczyć swoją córkę całą i zdrową. Jak najszybciej. Wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Ładnie się będą z Bzem i Agrestem komponować, mam nadzieję. Aha, miałem wam coś... Słyszałeś o brygadzie Rehead? A ty jak ty tam służysz? Nie ludzi. Właśnie, miałem wam jeszcze coś pokazać. Popatrzcie, tu jest wykrzykniczek. Możemy sobie z tym panem zagrać w karty. Ale ja wam chciałem tu pokazać coś innego. Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie to jest. Jednakoż... Może tutaj troszkę podgłośnimy. Aha, dialogi mamy podgłoszone. Myślimy. Też podciągniemy to wszystko. Może będzie lepiej, wiecie. 89, też damy na 93. Dobra. Wróć. Ciekawe, czy... Wróćmy do gry. Dobra, na razie tu nie będziemy z nim gadać, tylko ja wam pokażę to, co miałem pokazać. Niełatwo będzie to znaleźć. Pamiętajcie, chodzimy sobie wzdłuż murów. I nagle, popatrzcie, widzimy taką czerwoną. Ups, chyba. Widzicie? Aktywowała nam się jakaś tajna komnata, prawda? Schowek. I co my tu mamy? Mamy ulepszone siodło i mamy stary list. Przeczytajmy sobie stary list. Czyli tutaj ten list, prawda, nawiązuje do fabuły pierwszej części gry. Już wiemy, mamy też siodełko. Aha, zobaczmy, jak teraz wygląda nasz ekwipunek, bo w sumie już nie potrzebujemy. Możemy się przebrać, czyli tak miecze sobie ekwipujemy. Kusza też na pewno się nam przyda. Buciory. Pancerz plus 6. Plus 7. Tutaj te są mniej zniszczone, więc je zakładamy. Dokładamy sobie tak spodenki. Rękawice. I popatrzcie, to sobie możemy, resztę sobie możemy zrzucić, ewentualnie sprzedać, zrobić z tym cokolwiek będziecie chcieli. Tak, popatrzcie, mamy książki wszystkie przeczytane. Mamy tam jeszcze jakieś skóry, to do sprzedania, wszystko pójdzie na spokojnie. Mamy siodełko, mamy trofeum z gryfa, siodło w zasadzie to samo, ale siodełko też będziemy mogli później sprzedać, nie? Popatrzcie, mamy już trzy wykonane,
4, przepraszam, wykonane oleje, jeden dodatkowy eliksir, mamy petardy, dobra. Tak, kochani, wyposażeni, sprawdźmy sobie jeszcze zadanka. Nilfgaardzki łącznik będziemy rozkminiać. Zadanko też mamy zaliczone, popatrzcie, poziom 4. Więc dobrze nie jest. Tutaj to zadanko na razie z wykrzykniczkiem sobie może zostawimy. Z tym gościem możemy sobie zagrać w gwinta, ale nie radzę teraz. Rzekam. Bo facet ma świetną talię. I popatrzcie, jesteśmy tutaj, stąd możemy skoczyć już, bo tu jest punkt szybkiej podróży. Możemy sobie skoczyć tak. Czekajcie, niech no ja sobie przypomnę, jak to się obsługiwało. Na wyspy Skellige sobie nie możemy skoczyć, do księstwa tu są też nie. Możemy skoczyć w zasadzie tylko do Białego Sadu, albo do Velen, ale w Velen mamy już zadanko, więc do Drzewa Wisielców możemy się teleportować. I teraz tak, przyjedziemy sobie tutaj do tej najbliższej wioski i później tutaj. W którejś z tych wiosek, nie pamiętam dokładnie w której, ale chyba w tej, tą też będziemy chcieli jak najszybciej odwiedzić, żeby nabyć... Co? No zobaczcie. Patrzcie, tutaj wszędzie są te żółte, prawda, ikonki, to jest tak jak widać. Będziemy zbierać sobie z nich zlecenia, ale tymczasem... Nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Cilla wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwanie Cilla. Klasyka. Słynne Drzewo Wisielców. To, co tam sobie poszczekuje, to są te psy. Bardzo niebezpieczne teraz. Przepraszam. Dziękujemy za zakup. Okej. Okay. Mamy. Zaklinacz. Ojejku. Chciałbym tu jeszcze zrobić save'a. Naprzód. Zająć się tymi dzikimi burkami, pamiętajcie, że można łatwo zginąć. Można bardzo łatwo zginąć. Bo one są świetne. Jak widzicie, poszło nam całkiem, jakby to powiedział Lambert. Dlaczego je wytłukamy? Wytłukliśmy. No dlatego, że raz, że stanowią zagrożenie dla tutaj tych włościan, a dwa, co to czyżby arenaria? Włókna. A dwa... A dwa, kochani, że jednak trochę tam się do expa nam liczy, prawda? Tempo, tempo!
wjedziemy do pierwszej, prawda, osady. Mamy jeszcze 5 sekund nagrywania dosłownie. Widzicie, wszędzie mamy wojnę, wojnę i jeszcze raz wojnę. Jest, kochani, tablica ogłoszeniowa, więc ja się tutaj z tego miejsca z wami żegnam, bo już czas. Wyczerpaliśmy tutaj limit odcinka. Znaczy limit narzucony przeze mnie, bo pytacie, czy mogę tylko 40 minut nagrywać. Nie, mógłbym i dwugodzinne robić. Ale stwierdzili tutaj widzowie, że nie chcieliby, żeby to aż tak długo trwało. Więc teraz tak, robimy sobie twardego save'a tutaj. I z tego miejsca ja się z wami żegnam. Dziękuję jak zwykle za wszystko, za subskrypcję, za komentarze, za to, że tak dużo osób ogląda. Postaram się was nie zawieść. Jak zwykle w opisie filmiku będziecie mieli kilka fajnych linków, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.